Odwiedziła mnie siostra w dwupaku i wzięła swoją psią córkę. Hejka! Hejka! Zjadłaby śniadanko? Pieski nie jedzą śniadanka takiego. Dzień dobry, dzień dobry. W takim weekendowym wydaniu. Co wam chciałam powiedzieć, to, że plany odwołane, niestety. W nocy musiałam napisać do przyjaciół, żeby nie przychodzili, ponieważ zarówno jedna, jak i druga przyjaciółka mają dzieci i to młodsze od mojego, a Agatka w nocy nam dostała gorączki, lekkiej co prawda, ale dostała, więc no musiałam napisać, bo zgodnie z sumieniem i z rozsądkiem trzeba było powiedzieć szczerze, słuchajcie, nie wolno wpadać, młoda ma gorączkę, także lepiej na zimno dmuchać, nie chcę, żeby kogoś zarażała. Czuję się lepiej, ale no, sam fakt, że gorączkowała, że utrzymuje jej się jeszcze ten katar i kaszel, to, no, to po prostu nie jest dobre. To jakby widać, że to nie jest takie, wiecie, szybkie przeziębienie, że dwa dni kataru i jej mija, tylko jeszcze się to ciągnie, także nie. Ale przyszła za to moja siostra, zrobiła mi śniadanie. Śniadanie, które mieliśmy zaplanowane dla no, bardzo dużej ilości osób. Teraz będziemy jeść te bajgle przez kilka chyba dobrych dni. Niemniej przyszła siostra ze swoim psem, także siedzimy, pijemy sobie kawkę. Zaraz ukroję nam tiramisu, znaczy ukroję, nałożę łyżką, a potem jak siostra wyjdzie, to chyba trzeba wejść pod prysznic, słuchajcie, coś ze sobą zrobić, bo rano tylko wstałam, myłam zęby, założyłam coś na siebie i zaczęłam działać, bo zaspaliśmy. Wiecie czemu? Dlatego, że Agatka się w nocy dużo budziła, więc potem po prostu spaliśmy tyle, ile ona spała. Jak ona potrzebowała odespać, to wiadomo, że ja z tego korzystałam. Także jesteśmy w niedoczasie, ale nieważne. I dzisiaj otwieramy nowy kalendarz Agatki, bo przyszedł ten ze zwierzątkami, ale to wam potem pokażę. Dobra, otwieramy. Dobrze. Dobrze. Wiesz co, jako że minęło już kilka dni, to my dzisiaj możemy otworzyć trzy okienka. Wiesz? Tylko czekajcie, tutaj tu nie ma okienek? Nie, chyba trzeba się otworzyć. Aha, ja myślałam, że wy już to otworzyłyście. O, naklejka. Naklejka. Dobra, już mam okienka. Misiu, nie, nie, poczekaj, poczekaj, mama ci powie. Jesteśmy spóźnione 3 dni, tak? To jedynka, tu masz jeden. Mama ci pomoże. O! Kiciu, a weź to podnieś do góry. Oderwij to sobie do góry. O, pięknie, teraz ci będzie łatwiej. Co tam masz? Co to jest? Chyba piesek, dobra, to połóż obok pieska. Tu jest dwójka, tutaj gdzie chłopiec. Ja wcisnę, a ty podnoś. Proszę. Wyciągamy? Tak. Nie wiem, jak on się nazywa, ale możemy mu dać jakoś na imię. Nie wiem. Nie wiesz? Może nazwiemy go Piotruś? Tak. Dobra, to będzie Piotruś. Taka malutka. Mama wciśnie. Okej, okay, a Agatka do góry daje. Pięknie ci to idzie. Wow! Kocyk dla pieska. Kocyk dla pieska. Mamy legowisko dla pieska. Pieska i chłopczyka, którego nazwałyśmy Piotruś. Super ten kalendarz. A skoro zakręciła jej się w głowie i straciła przytomność, to wezwali karetkę. Chcesz wyciągnąć karetkę? Właśnie czytamy książkę. Jak chcecie, to ta książka jest u mnie wystawiona na Vinted. Czy to dziecko ma loda? Tak. Kupiło sobie loda. A jak się nazywa ten pojazd? Pamiętasz? Auto. To jest samochód lodziarnia. A tutaj co robi pan? Tutaj przyjechała straż pożarna i ściąga kotka z drzewa. Te książki możesz pozamykać i poodkładać na bok. Agatka się zgodziła zrobić małe porządki i będziemy dzisiaj wystawiać kolejne rzeczy na Vinted. Kultowa seria u nas po prostu czytana non-stop.
jak ona była chyba, nie wiem, po 18 jakoś miesiącu życia, coś takiego. Na początku trochę dziwiły mnie te książki. One są takie, wiecie, że zawierają elementy onomatopei, ale dziwnie mi się to na początku czytało, ale ona to po prostu wchłaniała i umie już je na pamięć do tego stopnia, że ona sobie otwiera i jest w stanie, wiecie, przeczytać. Co, na co mam zaczekać? Zaraz będziemy doktor do się fotografować. Jest w stanie przeczytać, tak jakby wiesz, wiecie, z pamięci to, co jest dokładnie tam zapisane. Także no, będzie na Vinted cała seria tych trzech. Oj, uciekają pisaki. Słuchajcie, historia jest taka, że pojechałyśmy do biblioteki szybko oddać książki, ale nie zdążyłyśmy. Stanęłyśmy w korku, okazało się, że jest zamknięta droga i nie ma gdzie zawrócić. W ogóle jakaś tragedia, potem Agatka mi zasnęła i stwierdziłam, dobra, wracam do domu. No, absolutnie bym nie zdążyła do biblioteki. Jesteśmy cały dzień razem, także tak. Znaczy, to mam ci dać? To proszę, weź. No, to już jest przyklejone, bo ja chciałam pochować te. Jesteśmy cały dzień razem, także dzisiaj nie przychodzi żadna ciocia ani babcia, także spędzamy sobie teraz po drzemce czas, no, wiecie jak, kreatywnie. Także wydrukowałam Agatce karty pracy, wzięłam jeszcze... Chcesz zejść? I chcesz już zejść? Tak. Chcesz iść do Olafka? Tak. Dobra, to czekajcie, rozłączę się. Szefowa stwierdziła, że jednak idzie jeszcze powozić Olafka wózkiem. W każdym razie, no, teraz robimy sobie jakieś takie kreatywne rzeczy, karty pracy. Przyniosłam jeszcze jej teczkę, żeby pochować to, co zrobiłyśmy, bo to się po prostu tak wala po domu. I mam taką ochotę, żeby tak kilka rzeczy posprzątać. Już widzieliście, że wrzuciłam kilka rzeczy na Vinted, ale widzę, że przydałby się porządek w takich które można by było oddać albo wyrzucić, nie? Już siadamy do karty? Tak. Dobra. Olafek, widzę, że dobra impreza była. Już powoli kończymy, no. Super. A tutaj? A tu jest pusta kartka. Chcesz porysować? Tak. Dobra. Ciocia Ania. O, tu ciocia Ania. Patrzcie, jaka ładna ciocia Ania. Śliczna ci wyszła ciocia Ania. Narysujesz? A ja mam rysować ciocię Anię? Dobra. Na głowę. To co, ja mam jej dorysować oczka? To będzie miała brwi i oczy. Słuchajcie, rysuję ciocię Anię i zaraz Agatka idzie się bawić z tatą, a ja chyba pójdę na drzemkę, bo zaczyna mnie doganiać niewyspanie. Ale ładna ciocia Ania. Może włosy jej dorysuj. Udało mi się zdrzemnąć tak z 20 minut, 25. Wypiłam też kawę, ale za dużo to nie dało. Zresztą chyba jak widać, modlę się już o koniec tej choroby, powiem wam, żeby nasze życie wróciło do takiej w miarę normalności, żeby ten dzień wyglądał tak, jak zwykle wygląda, co bym też mogła w spokoju nagrywać tego vloga. No teraz czuję, że no, na pewno zobaczycie skrót całego weekendu. Nie dodamy po dzień po dniu, sobota, niedziela, czyli tak jak chyba co roku będę łączyć weekendy. Wiadomo, ten czas też jest taki inny niż w tygodniu, a dwa, żebyśmy też odpoczęli trochę od montażu. Andrzej znowu siedział do drugiej i montował, bo i mamy jeszcze jakieś problemy tam ze sprzętem. Co wam chciałam powiedzieć? Nie udało mi się zrobić takich porządków, jak chciałam. Wyrzuciłam kilka tam starych gazetek, kolorowanek i właśnie kart pracy, jakichś już zużytych i pomalowanych z każdej strony. Ale chyba dzisiaj już nie będę na siebie rzucać jakichś takich poważnych rzeczy, jak sprzątanie w zabawkach. A co do sprzętu i problemów, to no, przydałoby się mieć jakiś taki prawdziwy sprzęt do vlogowania, nie? Ja nagrywam telefonem, wiem, że nie jest źle i wiem, że telefon nie jest zły, ale gdybyśmy mieli osobną taką kamerę do vlogowania, to by było super, tylko ceny teraz są takie, że dajcie spokój, masakra jest jakaś, masakra. Także póki co jeszcze będziemy niestety walczyć z naszymi plikami i z naszymi nagraniami, ale mam nadzieję, że jakość, w której mnie oglądacie, nie jest zła
i że mój mąż wytrzyma cały vlogmas z walką właśnie z materiałami i z plikami i że każdego dnia będzie nam szło nieco lżej. A tymczasem ja wracam do młodej, a gdzieś tam w międzyczasie jeszcze szykuję prezentownik na swoim instagramowym profilu Mama Opowiada i wrzucam właśnie na story sobie powolutku linki do kolejnych rzeczy, które polecam na prezent dla maluchów, także jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to zapraszam, Instagram Mama Opowiada i w wyróżnionych relacjach na pewno znajdziecie te pomysły na prezenty. Dzień dobry, jak się pewnie domyślacie, mamy dzień następny. Ja jestem świeżo po prysznicu, ogarnęłam się, robię sobie śniadanie i zachowuję się cichutko, siedzę cicho w kuchni jak trusia, ponieważ wszyscy jeszcze śpią. Wczoraj wam nie nagrałam więcej, ponieważ mieliśmy gości. Do Andrzeja przyszło dwóch znajomych, my się bawiłyśmy z młodą, a jak młoda poszła spać, to doszła jeszcze moja koleżanka, więc już do późnej godziny siedziałyśmy razem i oglądałyśmy serial. Jak chłopaki skończyli, to położyliśmy się spać. Ale było to bardzo późno, ale nie o tym wam w ogóle chcę mówić. U nas chyba jest poprawa i młoda lepiej sypia, mniej się budzi. Ja się czuję taka w ogóle w lepszym stanie. Nie chodzę jak zombie, także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że zbliżamy się już do końca tego choróbska. A teraz chodźcie na śniadanie. Zapraszam. Szef kuchni dzisiaj będzie serwować sadzone jajko, które jeszcze jest surowe, także chwilę poczekamy i jajko zostanie spożyte z bajglem. Gotowe. Robiłam to sekundę, ale spieszę się, wiecie co, nie ukrywam, że boję się, że ta chwila Katka się obudzi. Ja bardzo bym chciała zjeść w spokoju, jakiś serial sobie puścić. Ten bajgiel posmarowany białym serkiem, kapka keczupu i do tego jaja osadzone w środku, a tutaj garść pomidorków. Narobiłam tyle tych bajgli na przyjście gości, którzy mieli być wczoraj rano na śniadanie, ale jak wam mówiłam, przez Agatki chorobę odwołałam, żeby ich dzieci się nie zaraziły, że teraz będziemy, słuchajcie, przez cały vlogmas jeść bajgle domowej roboty. Smacznego! Patrzycie właśnie na hardkora, który wziął na spacer i dziecko, i psa. Młodą zapakowałam do wózka, umówiłyśmy się przed wyjściem, że nie wychodzi, że jest za zimno. Jest opatulona w koce. Pies przyczepiony do wózka i idziemy. Nie powiem, hardkorowy pomysł, bo na to nie należy do tych piesków, co sobie spokojnie spacerują. Ale wyszliśmy. Daliśmy tacie pospać po imprezce, a my poszliśmy zrobić kroki i trochę się przewietrzyć. Jest zimno naprawdę, ale warto było wyjść, bo czuję, że się dotleniamy i że robimy coś innego niż siedzenie w domu. Takie mamy widoki. Byliśmy nasypać ziarenek u kaczuszek. O tam. Agatka właśnie próbuje mnie przekonać, że ona nie jest przeziębiona i że chce wyjść z wózka. Także pozwólcie, że wrócę do negocjowania z córką, że jest przeziębiona i nie ma biegania po mrozie. Dobra, mamy otwieranie kalendarzy w łóżku, wróciłyśmy już i Agatka zażyczyła sobie, że jako pierwszy chce otworzyć kalendarz z zabawką. Szukamy, kochanie, czwórki, bo dzisiaj jest czwarty dzień grudnia. Tutaj? To jest ósemka. Tutaj? Tak, tutaj. Ja tutaj mogę ścisnąć, a ty podniesiesz. Prawie mam. To co to jest? To jest miseczka dla tego pieska. Ale ma jedzonka. Nie ma jedzonka, to może kiedyś jeszcze będzie do znalezienia. Ale jest co? Pokaż miseczkę. Jest co brakuje? O, jeszcze dużo rzeczy tutaj będzie, ale to każdego dnia wyciągamy jedną rzecz. Dobra, czekoladki? Tak. Ale jest biela. Zaraz ci pokażę. Namieszam trochę niestety Agatce w głowie, ale wczoraj nie otworzyliśmy czekoladek, a przed chwilą powiedziałam, że codziennie jedno okienko. Misiu, wczoraj zapomnieliśmy otworzyć z psiego patrolu, otworzyłyśmy tylko zabawki
Więc dzisiaj mamy dwa okienka tutaj. O Boże, będę żałować tego namieszania. Słuchajcie, szukamy trójki i czwórki. Tato, pomożesz? Bo tutaj są takie małe te... O, mam trójkę. Proszę. I ty musisz pociągnąć okienko do góry. No. Super. O, patrz, uciekła czekoladka. O, co to jest? O, nie pamiętam. To jest Rocky, tak? Tak, to Rocky. To Rocky. A jaką masz czekoladkę? Gwiazda. Z gwiazdą. Teraz ty. Czekaj, bo ty masz jeszcze jedno okienko zaległe. Jedzie tutaj Sky. Ojej, tu też jest Sky. A na czekoladce co masz? Tutaj mam... Tutaj, na czekoladce? Co tam jest? Aniołek! Aniołek? Super, to spójrz, masz dzisiaj dwie czekoladki i miseczkę dla pieska. Mama otwiera trójeczkę i mam głowę Mikołaja. Czy ma obrazek? Nie mam, w moim kalendarzu nie ma obrazków. I mam czwóreczkę. Tutaj prezencik. Obrazek? Też tam nie mam obrazka. Ale mam dwie takie czekoladki. Teraz tatuś otwiera. Mhm. Twoje praninki. Pamiętasz o mnie, że robimy wymiankę, jak będziesz miał jakąś pyszną? Co wygrałeś? Co wygrałeś? Oj, wygrałem życie. No, totalnie. Oh nice, dobra. Czy masz obrazek? Nie, tatuś nie ma obrazka. Ale wystarczy mi praninka. I czwóreczka. Mhm. O, jakaś biała czekoladka. O, biało-czekoladowa to... Oznacza chyba, wiesz co, to jest po prostu mleczna i biała czekolada. O, wspaniale. No dobra, to jemy. Smacznego. Za 3 minuty zaczyna się mecz. Zrobiliśmy popcorn i ja jeszcze wstawiam do piekarnika po prostu takie, wiecie, ziemniaczki. Takie cienkie talarko chips z tego wyjdą. Bez niczego, po prostu z solą. No bo się za chwilę zaczyna, także już siadamy oglądać. Nie będę już tutaj wymyślać żadnych sosików. Myślę, że starczy. Mamy szczęście, tfu. Akurat młoda poszła na drzemkę, więc może chociaż pierwszą połowę obejrzymy w spokoju. Wybaczcie mi tą niedyspozycję i mało atrakcyjne ujęcie jeszcze w łóżku. Jeszcze Boże, leżę w łóżku w ciuchach. Zaraz ktoś zadzwoni na jakąś YouTube'ową policję. Słuchajcie, coś mnie bierze od środka. Mam dreszcze, bardzo mnie boli żołądek, bardzo. I kurczy mi się, to znaczy mam takie, wiecie, jakby skurczo prądy. Nie wiem, jak to powiedzieć, skręty. No czuję się, jakbym się czymś zatruła po prostu i nawet się domyślam, co to mogło być. Gdzieś w porze drugiego śniadania wyciągnęłam sobie dwa ciastka, takie pakowane, takie po prostu, no zapakowane ciastka, tylko że pakowane po jednej sztuce i ja wzięłam sobie dwa. Moja mama nam przywiozła te ciastka i powiedziała, że to są ciastka od wujka z Hiszpanii. I które przywiózł po prostu w ramach upominków i ona nam je przywiozła, bo ona ich nie jadła. Nie wiem, może to był błąd, że nie sprawdziłam terminu ważności, ale wydaje mi się, że mogłam zjeść po prostu jakieś nieświeże ciastko, bo godzinowo się wszystko zgadza. Jakoś właśnie 4-5 godzin po spożyciu tego ciastka zaczęło mi być bardzo, bardzo źle. I już przekąski do meczu zjadłam, także skubnęłam trochę i powiedziałam Andrzejowi, zabierz to, ziemniaczki tak samo. I ledwo mi w ogóle woda przeszkodzi przez usta, bardzo się źle czuję. Także ja już zabieram się do podmontowania tego, co mam, a z wami się raczej już pożegnam. Tak wyglądał u nas weekend w domu. Jedyne wyjście to był ten spacer. A tak poza tym to bardzo dużo zabawy z Agatką, książeczek. Przepraszam, muszę zrobić cięcie, był atak ostrego ziewnięcia. W każdym razie to, czego nie widzieliście, to też bardzo dużo inhalacji dziecka.
No i generalnie tak się wszystko kręciło dookoła młodej w ostatnich dniach, więc mam nadzieję, że choć troszeczkę się rozerwaliście przy naszych domowych vlogach, trzymajcie kciuki, żeby mnie to nie rozłożyło bardziej. Ja po prostu tylko się modlę, żeby to nie była jakaś jelitówka. Ja mam nadzieję, że to jest, właśnie zjadłam nieświeże ciastko i to się po prostu skończy i za 2 godziny będę jak nowa. Taką mam nadzieję. No. A co u was? Co porabiacie? Bardzo chętnie przeczytam w komentarzach, co robiliście, co robicie, kiedy oglądacie vlogi. Kto prasuje, kto sprząta, kto gotuje, kto spaceruje. Jestem bardzo ciekawa, a ja już po prostu zamknę oczy, słuchajcie, ja wyzionę sobie tej duchę i mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym vlogu, a tymczasem życzę wam miłego wieczoru, sobie też go życzę, bo naprawdę nie czuję się najlepiej i do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa.